szukaliśmy, bo tu jest połączenie takiego miasta, ale też jest namiastka ekologii, można powiedzieć. Że pomimo hałasu, zgiełku, to można znaleźć takie ciche i spokojne miejsce, które każdy coś dla siebie znajdzie. Lubię udoskonalać nie tylko meble, ale inne rzeczy. Zaczęliśmy tutaj właśnie od tego łóżka na antresoli i szafy wewnętrznej, bo to był pierwszy taki plan, żeby mocno powiększyć tą przestrzeń na przechowanie różnych rzeczy. Bardzo mi się spodobał takie połączenie stylu żeglarskiego, w sensie, gdzie są właśnie sznurki wykorzystane, dlatego też ta półeczkę zrobiłem na sznurkach, gdzie też fajnie tą przestrzeń można wykorzystać. Do mieszkania przynależy rowerownia, duży schowek przestronny z oknem i piwnica. My akurat nie mieliśmy zwierząt, ale jeżeli ktoś lubi czworonogi, to mamy tu w pobliżu dwa wybiegi i plac zabaw dla psów. W okolicy, tak jak mówiłem, jest wszystko, bo są właśnie też między innymi pizzerie, bary, restauracje, są tam boiska do piłki nożnej, do kosza, do tenisa, siłownia, nawet basen. To jest droga rowerowa do Powsina czy do Lasu Kabackiego. Tam jest taka polana ogniskowa, gdzie w sobotę, w weekendy naprawdę masa ludzi się spotyka. Naprawdę też bardzo fajnie, miło weekend można spędzić tam również. Tu niedaleko też jest dla mnie, ja nazwałem to oazą tutaj tego miejsca z Stegiem, rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska. Dobrze się tu mieszka, tak bardzo domowo jest.